Cześć, kończę tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. Zwykle w środy filmiki się nie pojawiają tutaj, ale zrobiłam dzisiaj wyjątek, no bo jednak kto mógł przewidzieć, że finalista 9 edycji Top Model zostanie wyrzucony z programu? Stało się to wczoraj, pewnie większość z Was już o tym wie. Mówimy tutaj oczywiście o Dominiku D'Angelica. Dla wielu ludzi to był olbrzymi szok, to co się stało, w tym dla mnie, dlatego że naprawdę dał się lubić w tym programie i wszyscy go bardzo pozytywnie odebrali, jako że on sam był taki pozytywny, taki miły w stosunku do innych i nic, tylko się uśmiechał, a tutaj po prostu jakaś niespodzianka, nagle czar prysł i nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało i jaką on ma przeszłość. Ja nawet powiem Wam, że się śmiałam w trakcie programu, że no widać, że on nie jest z Polski, bo w końcu jest taki pozytywny, a w Polsce troszeczkę ludzie są jednak znani z tego narzekania i tak dalej. Ale za tym uśmiechem kryło się coś jednak znacznie gorszego niż właśnie jakieś polskie takie marudzenie. Zanim przejdę do tego, za co był oskarżony, chciałam jeszcze jak zwykle na początku filmiku podziękować tej osobie za aktywność na moim Instagramie. Pozdrawiam Cię, dziękuję. Jak dalej. A mój Instagram, tak jak zwykle, znajdziecie w opisie. Postaram się przedstawić Wam tą sytuację jak najbardziej obiektywnie, żebyście sami mogli wyciągnąć z tego po prostu jakieś tam opinie, jakieś przemyślenia, a nie żebym ja Wam tutaj coś narzucała. Także pokażę Wam jedną stronę, stronę tej 15-latki, te wpisy, co pisała mama też tej dziewczyny, pokażę Wam też stronę Dominika, który też na Instagramie zamieścił wpis. Dokumenty pokażę i tak dalej, więc może zacznijmy. Według dokumentów Dominik jest skazanym przestępcą seksualnym, który wykorzystał oralnie 15-letnią dziewczynę. W dodatku właśnie podobno jego brat bliźniak na ciele tej dziewczyny napisał swoje pełne imię i nazwisko, gdy ta sytuacja miała miejsce. Żeby tego było mało, podobno wcześniej też podano tej dziewczynie alkohol, a ich mama była w domu i zezwoliła na podanie alkoholu właśnie nieletniej osobie. To też jest no, nielegalne. Także sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Dziwi mnie trochę to, że wyszło to dzień przed finałem. Jak to się stało, że nie zauważono tego wcześniej? Wiele osób domyśla się, że nie wiem, że TVN zrobiło to, żeby podbić wyświetlenia na finale, bo dzisiaj mamy finał Top Model. Ile w tym prawdy, też nie mogę Wam tutaj powiedzieć. Ale wracając do tej sprawy, no to tak naprawdę nawet gdyby ta 15-latka zgodziła się na taki stosunek, no to jest ona osobą nieletnią w świetle amerykańskiego prawa, bo tam można robić to tam w wieku 16, 17 lub 18 lat, w zależności od stanu, ale w większości stanów jednak jest to bodajże 18 rok życia, także 15-letnia dziewczyna i takie stosunki to nielegalna rzecz. W Polsce na przykład od 15 roku życia jest to legalne, no ale jednak to wszystko wydarzyło się w Stanach. Jeśli chodzi o Dominika, to on w tym czasie miał około tam 22 lata bodajże, w tym momencie ma jakoś 30 lat, więc no było to dość dawno temu, ale jednak w świetle dokumentów prawnych to się stało. No i właśnie przez te zdarzenia został skazany na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. I pojawił się nawet w gazecie w związku z tym, ale niestety złamał warunki zawieszenia w 2014 roku i znów został skazany tym razem na 5 miesięcy. Te warunki zawieszenia coś tam że były, żeby nie można na przykład pić alkoholu, zbliżać się do nieletnich, jeszcze jakieś tam pewnie inne. No niestety tego nie przestrzegał. Mama tej 15-latki napisała też wtedy post, że to ona wygrała sprawę, nie Dominik, a że on wszedł taki uśmiechnięty na salę, taki pewny siebie, bo myślał, że wygra, a tutaj jednak nie i że mówi tam napisała, że szybko mu uśmiech zszedł z tej twarzy po ogłoszeniu wyroku. Pytanie tylko właśnie, czy Dominik to zrobił
i mimo to był pewny siebie, że wygra sprawę, czy właśnie nie zrobił i dlatego był taki pewny siebie. Tak czy siak, możemy też się postawić na miejscu matki tej dziewczyny i zrozumieć, jak dla niej to było bolesne, jakby to zachowanie Dominika w tamtym momencie. No, ale ten wpis był z 2014 roku, czy tam 13, tutaj Wam go wstawię, tej mamy, i wczoraj jakoś rano Top Model, oficjalna strona Top Model na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich ich social mediach dała nam znać, że właśnie Dominik zostaje wyrzucony, a ten wpis dokładnie brzmiał w ten sposób. W związku z informacjami o przeszłości Dominika D'Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Tak, ludzie byli bardzo oburzeni, naprawdę. Sekcja komentarzy pod tym postem Top Model to było jedno wielkie bagno słowne. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale naprawdę. Wow, takie słowa się posypały, też wiele osób, no mówię, po prostu wyrażało swoje zdziwienie, rozczarowanie. Wiele też uczestników w ogóle poprzednich edycji skomentowało ten post, także mogę Wam przeczytać niektóre komentarze. Na przykład Hubert Gromacki napisał: o kur! Dalej, Daria Dąbrowska napisała: jedyna słuszna decyzja, a dla tych, co mówią, że to przecież przeszłość i poniósł karę, polecam się zastanowić, co czują nadal na przykład rodzice tej dziewczyny. Przestępca seksualny to przestępca seksualny i nic tego nie zmieni. Dalej mamy Ewę Niespodzianę, która oznaczyła Mariusza i napisała: wracaj. Potem Marta Sędzicka: ale wtopa. Szkoda, że dopiero po publikacji w ogóle Poland i Pudelka. Tak, bo też były podejrzenia właśnie, że Top Model usuwało te wszystkie komentarze, które dotyczyły tej całej właśnie dramy. I dopiero kiedy Pudelek, kiedy w ogóle Poland napisało o tym jakieś tam artykuły, to wtedy przyznali się, że rzeczywiście popełnili błąd. Klaudia Mun też napisała, w sensie oznaczyła Mariusza i napisała: czekamy na ciebie. Także ja też tak myślałam właśnie, kurde, no fajnie by było, jakby ten Mariusz wrócił teraz do finału, bo według mnie jak najbardziej zasłużył, ale chyba tak się nie stanie, bo jakby głosowanie trwa już od tygodnia, więc nie miałby równych szans z innymi. Także chyba tak się jednak nie stanie i w finale pojawią się trzy osoby, a nie cztery. No i też jeszcze jeden komentarz przykuł moją uwagę, bo ktoś napisał: tylko najgorsze jest to, że dostawaliście już informacje o tym w sierpniu i nic z tym nie zrobiliście. I tak, podobno to jest prawda, ponieważ sama taka organizacja, która pomaga ofiarom przemocy seksualnej, czyli Operation Care się nazywa, podobno wysłała już takiego maila do TVN-u, w związku z całą tą sytuacją, bo tam podobno ta ofiara się do nich odezwała, czy ta mama ofiary, czyli tej 15-latki, się odezwała do tej organizacji i ta organizacja postanowiła napisać tego maila dla TVN-u. Nie wiem, czy ten mail zagubił się wśród innych maili, czy po prostu stwierdzili, że zignorują go i tyle. Jednakże uważam, że to jest po prostu wielkie niedopatrzenie właśnie też ze strony właśnie TVN-u i tych osób, które przeglądają te wszystkie maile i się tym zajmują, bo jednak to jest poważne i powinno jednak zostać wyłapane przez twórców programu. Z ciekawości w ogóle też, jak się o tym dowiedziałam, to zaraz weszłam na jego profil na Instagramie i zrobiłam screena, ile ma followersów, bo chciałam sprawdzić, jak one się będą zachowywały. Myślałam, że będą spadać, gdy ludzie się o tym dowiedzą, a było wręcz przeciwnie. Przed tą sprawą miał 147, teraz ma 170, więc bardzo dużo mu przybyło. Pewnie jak wy to oglądacie, to ma w ogóle jakieś 80, 180. Tym bardziej po tym wpisie, który na końcu Dominik opublikował. Ale zanim to się stało, to były też osoby, które broniły Dominika, między innymi na przykład Dawid Woliński wstawił na Instastory tam jakieś niebo, nie pamiętam co, i podpisał to: zniszczyć człowieka, jakie to proste. I tak samo Michał Piruk dodał zdjęcie jakichś tam pożarów i też w jego opisie, tutaj fragmenty tylko powiem, bo jest bardzo długi ten opis, i napisał: jest mi przykro, że nadal tak łatwo nam przychodzi wydawanie wyroku i strącanie ludzi w przepaść.
Nauczono mnie, że nie przekreśla się nigdy nikogo tak długo, jak istnieją przesłanki na czyjąś niewinność. Więc takie zdanie w tych kwestiach mieli Michał Piluk oraz Dawid Woliński. Ja sama już od początku tej sytuacji jakąś tam opinię sobie próbowałam wyrobić z uwagi na to, że no dokumenty mówią same za siebie, ale też nie chciałam się zbytnio zagłębiać w tę sprawę, póki nie usłyszę, co mówi o tym wszystkim Dominik. Uważam, że każdy ma prawo powiedzieć swoją wersję zdarzeń. Tym bardziej, że to wszystko dotyczy właśnie jego. Także całe szczęście dostaliśmy tą jego wersję zdarzeń. Także teraz Wam też przeczytam jego post na Instagramie, gdzie napisał: fakty. Nigdy nie zostałam uznany za winnego. Nigdy nie udało mi się dokończyć procesu w 2013 roku, ponieważ dwóch sędziów było chorych i nowy sędzia nie pojawił się na rozprawie. Nie stać mnie było na rozpoczęcie nowego procesu. Z tego powodu byłem zmuszony pójść na układ, na wyrok w zawieszeniu. Spędziłem 4 miesiące w areszcie prawie 2 lata później przez naruszenie wyroku w zawieszeniu, kiedy broniłem moją ciocię przed jej agresywnym partnerem. Byłem w areszcie nie w związku z oskarżeniem o wykorzystywanie seksualne. Nie jestem przestępcą ani oprawcą. I też dodał skan takiego jakby potwierdzenia na papierku, że proces nie został dokończony. Z niego też możemy doczytać, że nowy proces kosztowałby 15 tysięcy dolarów. Bardzo dużo pieniędzy, więc rzeczywiście ma sens, że nie miał ich, by kontynuować proces i musiał iść właśnie na układ na wyrok w zawieszeniu. Tyle jeśli chodzi o tą sprawę. Jest ona bardzo skomplikowana, ponieważ z jednej strony mamy dokumenty, papiery, mamy ofiary, które mówią jedno. Dominik tutaj mówi, że było jednak inaczej. Ja nie wiem już po jakiej stronie się postawić, więc może nie postawię się po prostu po żadnej tutaj stronie, bo nie mam już pojęcia, mam taki mętlik w głowie naprawdę. A też nie chcę, żeby tak było, że ja błędnie ocenię tą samą sytuację i potem skrzywdzę jedną ze stron. Więc może lepiej, że tak obiektywnie starałam się Wam przedstawić tą sytuację i każdy może sobie teraz jakieś swoje wnioski z tego wyciągnąć i tyle. Tak. Część z Was też się może zastanawiać, co na to chociażby Patrycja Sobolewska. Kto ogląda to model, ten wie, że no, spodobała się ona Dominikowi. No i jak widać po tych komentarzach, ona tutaj wspiera go, napisała Be Strong, tak jak zresztą większość uczestników zeszłych nawet edycji Top Model wierzy w wersję Dominika. Tak, ale to tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodobał, że to wszystko się wyklarowało. Zwykle nie nagrywam o takich polskich sprawach, ale jak jest coś wartego uwagi, jak jest coś dużego, coś, co mnie samą tak zainteresuje, to robię takie filmiki, dlatego też dzisiaj zrobiłam taki filmik, też dostałam dużo pytań też na Instagramie. Więc tak, mam nadzieję, że już wszystko jest w miarę jasne, chociaż no mówię, ta sytuacja cała jest tak skomplikowana, że wow. No, ale to tyle. Możecie zostawić łapki w górę, jeśli się Wam podobał filmik. Mój Instagram jest w opisie, tam też się udzielam. W tej sprawie też się tam w sumie udzielałam, więc jeśli jesteście ciekawi, to też możecie wpadać. No, i życzę Wam oczywiście miłego dnia i widzimy się w następnym filmiku. A, jutro nie będzie filmiku, bo zwykle w środę nie wstawiam filmiku, więc po prostu w czwartek nie wstawię filmiku, okej? Okay? Może chciałabym mieć jednak ten dzień przerwy. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia, pa, pa.